O wydarzeniu Meetings Week Poland mówi się wiele. To już niebawem, bo 21 kwietnia rozpocznie się 10. edycja zebrania się w jednym miejscu całego sektora przemysłu spotkań. O trendach, o transformacji i o wartości spotkań porozmawiam dzisiaj z panią Magdaleną Kondas, redaktor naczelną Meetings Planner. Witam serdecznie panią. Dzień dobry. Tak pani jest, redaktor. Zgadza się. Meetings Week Poland, 10. edycja już za chwilę, już w zasadzie w przyszłym tygodniu o tej porze to będzie już, będziemy w trakcie tego wydarzenia. Także nie No możemy się właśnie. doczekać. Tak. Według badań cały sektor przemysłu spotkań to 2% PKB. Zaangażowani w ten sektor mówią, że to o wiele więcej. Jak wygląda dzisiaj kondycja sektora przemysłu spotkań? Według badań rzeczywiście ta mowa jest o 1,5-2% PKB, ale zaangażowane sektory mówią, że ten wpływ jest znacznie większy, bo wpływ spotkań to przede wszystkim ten wpływ gospodarczy, o którym pani wspomniała, oczywiście to są ogromne przedsięwzięcia, często wysokobudżetowe, ale też warto pamiętać o tym, że spotkania i wydarzenia, co w szczególności pokazała pandemia, to także ogromna rola biznesowa, kulturotwórcza, społeczna, społeczno-twórcza, więc wartość spotkań jest znacznie większa i znacznie ważniejsza niż, może znacznie ważniejsza nie, ale nie tylko skoncentrowana na tym wpływie ekonomicznym czy gospodarczym. Ale nawiązując do tego, co pani powiedziała wcześniej, że to 10. spotkanie, że to po raz 10. ten sektor, moim zdaniem duży, interdyscyplinarny i niezwykle ciekawy, spotyka się po to, żeby rozmawiać o branży, o trendach, o przyszłości. I nawiązując do pani pytania, jak wygląda sektor i kondycja sektora teraz, to w momencie, kiedy 10 lat temu narodziła się idea stworzenia Meetings Weeka. Była to inicjatywa dwóch organizacji branżowych, MPI Poland i Stowarzyszenia Konferencji i Kongresy w Polsce. To właśnie po to było zorganizowanie tego wydarzenia, wymyślenie tego wydarzenia, aby o tej wartości spotkań mówić w różnym kontekście. I przyświecało również temu powołaniu do życia, czy też wymyśleniu Meetings Week Poland takie zdanie, że kiedy się spotykamy, zmieniamy świat, bo to jest również motto międzynarodowej organizacji zrzeszającej meeting planerów tak zwanych, czyli właśnie organizatorów wydarzeń, bo tak na dobrą sprawę podczas spotkań powstają nowe rzeczy, powstają nowe inicjatywy, rodzą się różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe, naukowe. W kontekście tego, co dzieje się dzisiaj, czyli kiedy mówimy o gospodarce opartej na wiedzy, o innowacjach, to przecież spotkania, połączenie spotkań biznesowych, naukowych, to jest właśnie początek tego rozwoju. No i stąd właśnie Meetings Week Poland miał skupiać te wszystkie dążenia, te wszystkie elementy i być jednocześnie forum do rozmowy i później forum do tego, aby na podstawie tych dyskusji, na podstawie tych spotkań iść do przodu, wymyślać nowe inicjatywy, nowe projekty. Jeśli chodzi o kondycję rynku dzisiaj, no to ona oczywiście, wpływ na nią ma bardzo wiele czynników i gdybyśmy spojrzeli na tę pierwszą edycję 10 lat temu, to rynek ogromnie się zmienił przez ten czas, ale dzisiaj jest to czas szczególny, bo dopiero w pewien sposób ogłosiliśmy zakończenie pandemii, która wpłynęła na branżę w sposób naprawdę znaczący. Można powiedzieć, że ją kompletnie zamknęła bardzo szybko, najwcześniej, a z drugiej strony najpóźniej ta branża była otwierana. A więc to z pewnością jest jeden bardzo wyraźny punkt. Natomiast drugi dzisiaj to jest na pewno wpływ konfliktu w Ukrainie i wojny w Ukrainie i też jakby tego wszystkiego, co mówimy, co robimy wokół tego tematu i jednocześnie postrzeganie Polski jako destynacji biznesowej, jako destynacji, w której mogą się odbywać różnorodne wydarzenia, w której odbywają się wydarzenia przez środowisko międzynarodowe, właśnie w perspektywie wojny w Ukrainie, więc to są dwa niezwykle istotne zjawiska, które wpływają na kondycję branży dziś. Ale zaznaczyłabym również, że pandemia, bo gdybyśmy analizowali, w jaki sposób pandemia wpłynęła na branżę, no to oczywiście było wiele negatywnych, ale
tak na dobrą sprawę, także wiele szans dzięki temu odkryto i wiele pozytywnych aspektów tego trudnego czasu. Ta cyfryzacja i online oczywiście to jest jedna z konsekwencji, ale także pandemia bardzo mocno pokazała właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, czyli to zrozumienie wartości spotkań, bo w momencie, kiedy tych bezpośrednich, na żywo, tego budowania relacji, tych wydarzeń różnego rodzaju nie mogliśmy organizować, to dopiero wtedy zrozumieliśmy, jak ważną one funkcję pełnią w różnych aspektach naszej działalności. Stąd ten powrót jest niezwykle istotny, mimo tych zjawisk i tych zjawisk, które w zasadzie powodują kolejne wyzwania w sektorze spotkań i wydarzeń. Ale jeszcze jedno nawiązanie zrobię, ale jest to, wcześniej powiedziałam, że jest to branża bardzo wszechstronna, bardzo interdyscyplinarna, ale także niezwykle kreatywna. W związku z tym pokazała to zarówno w tym czasie pandemii, jak i teraz, że jest gotowa na to, żeby zarządzać wyzwaniem, ryzykiem, często też jakąś trudną sytuacją i doskonale sobie z tym radzi. Co się stało dokładnie podczas pandemii? Jeśli chodzi Pani o wpływ, co się stało podczas pandemii w przemyśle spotkań i wydarzeń, tak? No przede wszystkim wydarzenia najpierw zostały zatrzymane, nie mogliśmy ich organizować w ogóle. Przeszły kompletnie w całości w przestrzeń online'u i stały się, a właściwie producenci tych wydarzeń bardzo szybko znaleźli odpowiedź na to, żeby doświadczenie, które było wcześniej kreowane bezpośrednio i na żywo, żeby ono mogło być również w sposób skuteczny i sensowny kreowane za pomocą narzędzi digitalowych. Więc to na pewno jest ten pierwszy element, który zadział się w trakcie pandemii, a teraz czerpiemy z niego konsekwencje, bo nauczyliśmy się oczywiście bardzo szybko i bardzo sprawnie, jak z tych narzędzi korzystać. I dziś możemy powiedzieć, że swego rodzaju konsekwencją również tej nauki czy tej lekcji jest tak zwana hybrydyzacja wydarzeń, czyli łączenie tych elementów na żywo i tych elementów online'owych, uczestników na żywo, uczestników online również i staranie się wykreowania właśnie doświadczenia, które będzie tak samo istotne i tak samo efektywne dla obu tych grup. Na pewno pandemia spowodowała, że wydarzenia, a właściwie sposób przygotowywania wydarzeń jest taki, aby były one bardziej elastyczne, aby były one dawały jeszcze więcej możliwości użytkownikowi czy też potencjalnemu uczestnikowi, chociażby w wyborze formy skorzystania z tego wydarzenia, ale też formy skorzystania z wydarzenia czy na żywo, czy online, ale też czy dziś, czy jutro, czy pojutrze, jakby tutaj te wiele narzędzi na to miało wpływ. Co jeszcze wydarzyło się w trakcie pandemii? No na pewno ta cyfryzacja, digitalizacja, wirtualizacja to są wszystko zjawiska, które bardzo mocno wpłynęły na wydarzenia. Kolejny aspekt to obostrzenia wszelkiego rodzaju, bo w momencie, kiedy rynek został otwarty, był otwierany etapami i dodatkowo jeszcze te etapy były wyznaczane różnego rodzaju obostrzeniami, tak aby dostosować się do sytuacji epidemiologicznej, która w danym momencie występowała. No i tutaj jakby na to wyzwanie przygotowali się zarówno organizatorzy, jak i dostawcy usług, obiekty, katererzy, dostawcy techniki, jakby wszyscy dostosowali swój sposób pracy do tego, jak ta praca ma wyglądać właśnie w czasie pandemii. No i znowu, niektóre wypracowane wówczas czy schematy, czy nawyki, czy nowe kompetencje, one teraz, dzisiaj są dodatkowymi wartościami na rynku. Podczas pandemii mam również wrażenie, że zaczęliśmy o wiele bardziej analizować, o wiele więcej zastanawiać się nad tym, w którym kierunku idzie rynek przemysłu spotkań i wydarzeń i temu też będzie poświęcony w dużej mierze Meetings Week Poland. No i chciałam powiedzieć o zjawisku, które oczywiście nie tylko dotyka tego rynku, ale również ma na nie bardzo mocny wpływ. To jest zrównoważony rozwój i czynniki ESG,
I tutaj branża spotkań i wydarzeń, sposób organizacji wydarzeń dostosowuje się również do tych wymogów. Chociaż muszę zaznaczyć, że wcześniej o CSR-ze i zrównoważonym rozwoju podczas Meetings Week Poland rozmawialiśmy naprawdę bardzo dużo, bardzo często, jakby przewidując ten trend, tylko wówczas jeszcze on był w pewien sposób dobrowolny, jeśli chodzi o organizatorów wydarzeń. Dzisiaj wiele firm musi już raportować swój wpływ na środowisko, w związku z czym te wydarzenia, spotkania także są pod lupą, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt. Więc ten czas takiego zatrzymania się również spowodował możliwość refleksji, wejścia trochę głębiej w sposób organizacji wydarzeń w kontekście trendów, megatrendów, wymagań rynku szerzej. I ostatnia rzecz, oczywiście to nie wyczerpuje jakby całościowo tego, co się działo podczas pandemii, ale ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć dziś, to ten szczególny czas spowodował również, że rynek, a właściwie środowisko jeszcze bardziej się zintegrowało, bo to było naprawdę duże wyzwanie, aby kompletne zatrzymanie rynku i kompletne uniemożliwienie pracy podmiotom funkcjonującym na rynku spotkań i wydarzeń, aby ten czas przetrwać, zawiązała się inicjatywa początkowo Together, która przerodziła się w Federację Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. I nawiązując do Meetings Week, powiedziałam, że to dziesięciolecie i jubileusz, to w trakcie tego dziesięciolecia odbędzie się również pierwsza konferencja Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Together, która nazywa się Future for Meetings. Jakby łącząc trochę właśnie to, można powiedzieć, że pandemia stała się tutaj swego rodzaju pomostem. Jakby z jednej strony korzystamy z tych wszystkich doświadczeń, które mieliśmy przed i w trakcie. Z drugiej strony nastąpiła ta swego rodzaju mobilizacja, integracja, współdziałanie, którego efektem jest powstanie Federacji Together. No i teraz jakby czerpiemy z tego połączenia i będziemy na pewno rozmawiać o tym, co dalej. Mimo tego, że jest tło wojny, mimo tego, że jeszcze mamy tą pandemię, można powiedzieć, że wychodzimy z kryzysu. Jakie są najczęściej wymieniane trendy, jeżeli chodzi o przemysł spotkań? No to myślę, że dzisiaj to w zasadzie to, co już wspomniałam, na pewno zrównoważony rozwój, na pewno cyfryzacja, technologizacja wydarzeń, używanie narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, rozszerzanie wydarzeń o te komponenty digitalowe, ale też bardzo mocna koncentracja na człowieku, jeśli mówimy o wydarzeniu takim na żywo. W zasadzie możemy, nawiązując do tej digitalizacji i cyfryzacji, możemy powiedzieć, że jakby scena taka klasyczna scena wydarzenia, ona też trochę się zdeaktualizowała, bo jak widać, wydarzenia możemy naprawdę organizować wszędzie i naprawdę dzięki tym narzędziom z udziałem bardzo różnorodnych grup interesariuszy, którzy są w różnych miejscach na świecie, niezależnie czy wirtualnie, czy na żywo. Oczywiście patrząc w kontekście takich zjawisk jak metaverse, to również myślimy o tym, co się będzie działo z wydarzeniami, kiedy ten świat równoległy zacznie funkcjonować. Ale z pewnością właśnie te motywy ekologiczne, zrównoważone i wirtualne, digitalowe, to są takie bardzo mocno wpływające na przemysł spotkań i wydarzeń zjawiska, ale także myślenie o wydarzeniu, o evencie jako pewnej sekwencji zdarzeń, wydarzeń, które łączy różnorodne kanały, które łączy różnorodne narzędzia, różnorodne środki, tak aby to wydarzenie trwało znacznie dłużej niż tylko ten moment, kiedy wchodzimy ze sobą w interakcję albo kiedy bezpośrednio realizowany jest scenariusz, czyli komunikowanie i różnorodne działania przed
tą godziną wydarzenia i zarówno przed, jak i po. Następnym, myślę, trendem również, który jest trochę pokłosiem tych, o których wcześniej wspomniałam, jest budowanie społeczności wokół eventu, takiej społeczności, która żyje tym wydarzeniem nie tylko w momencie właśnie, kiedy ono się zadzieje, ale jakby tworzy tę społeczność przez długi czas, zarówno w takiej przestrzeni bezpośredniej, jak i wirtualnej. Dostępność wydarzeń, ta elastyczność, o której wcześniej wspomniałam, ale też inkluzywność i o wiele większa dostępność treści, dostępność wydarzeń. Myślę, że to też jest istotny trend. A jeżeli chodzi o te spotkania i podróże biznesowe, będą one w przyszłości w formie hybrydowej, wirtualnej? Jak to się zmieni? Podróże biznesowe, czy hybrydowość na pewno, ten komponent online'owy, o którym wcześniej wspomniałam, myślę, że stanie się częścią wydarzeń. Te takie w 100% na żywo mogą rzeczywiście być czymś bardziej ekskluzywnym. Czy podróże biznesowe będą mogły być hybrydowe? Bill Gates prognozował w trakcie pandemii, że o 30% się zmniejszy liczba podróży biznesowych, w szczególności tych lotniczych. To są naczynia powiązane, oczywiście ma to związek również z innymi trendami. Natomiast pamiętajmy, że podróże biznesowe, no akurat hybrydyzacja podróży biznesowych, oczywiście możemy zorganizować spotkanie online i rozmawiać tak jak my dzisiaj, ale na pewno to spotkanie na żywo ma ogromną wartość i jak pokazały różnorodne badania, to efektywność tych spotkań na żywo jednak jest większa. W związku z czym myślę, że częściowo w realizacji pewnych celów zostaną wykorzystywane narzędzia online, ale w jakiejś mierze te podróże takie klasyczne z użyciem środków transportu wszelkiego rodzaju będą się odbywały, one wracają. Natomiast będą o wiele bardziej świadome, zrównoważone, rozważne, z myśleniem o tym, jak ten swój wpływ na środowisko offsetować, czy też jak szukać rozwiązań, aby on był najmniejszy, jak najmniejszy. Natomiast mam wrażenie, że one wracają, wracają konferencje, kongresy, wracają fora, wracają mega eventy, eventy sportowe, odbywają się na żywo, wracają tak zwane incentive travel, czyli podróże motywacyjne, podróże nagrodowe, które są niezwykle istotnym narzędziem motywowania pracowników, partnerów i tak dalej. No i wracają wreszcie koncerty, tak więc nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywiście bardzo mocno były one hybrydyzowane, tylko mam wrażenie, że może być ten element online'owy dodatkową opcją dla tych, którzy w pewnym sensie, oczywiście nie we wszystkich wydarzeniach, może być dodatkową opcją dla tych, którzy mogą w tym wydarzeniu albo je oglądać, albo uczestniczyć na platformach cyfrowych, których również wiele powstało. W momencie, kiedy pani pytała o to, co się zadziało w trakcie pandemii, to właśnie powstały tak zwane cyfrowe lokalizacje eventów, czyli różnego rodzaju platformy, na których te eventy, te wydarzenia przypominające formaty telewizyjne mogły się odbywać. Ale myślę, i pokazują to badania zarówno prowadzone przez organizatorów targów branżowych, przez stowarzyszenia branżowe, jak i przez media branżowe, że jednak te spotkania na żywo wracają, tylko myślenie o nich jest oczywiście, jakby sposób ich organizacji jest dostosowany do tego, co się dzisiaj na rynku dzieje. Przed nami Future for Meetings, nowe otwarcie, nowe szanse. Dlaczego warto wziąć udział w konferencji? Myślę, że warto wziąć udział w całym Meetings Week Poland oczywiście, którego częścią jest Future for Meetings, którego częścią jest również
finał konkursu branżowego, który meetingplanner.pl organizuje, bo to także jakby szukanie wzorców na rynku, nagradzanie tych najbardziej wartościowych projektów. Myślę, że warto wziąć udział w całym przedsięwzięciu, ponieważ po pierwsze dotyka ono i jakby skupia, koncentruje wszystkie sektory funkcjonujące na rynku przemysłu spotkań i wydarzeń. Będzie dotyczyć te rozmowy, te debaty czy wystąpienia będą dotyczyły wszystkich tych zagadnień w zasadzie, o których wcześniej powiedziałam, czyli zarówno trendów, ale też będą dotyczyły wszystkich tych zagadnień w takim kontekście wymiany opinii, ale też praktycznych informacji, to znaczy jak prowadzić, jak rozwijać ten swój biznes dzisiaj. Czyli z jednej strony będziemy zderzać swoje poglądy, wymieniać się opiniami, a z drugiej strony szukać jak najlepszych ścieżek na to, aby rozwijać swój biznes na rynku. Myślę, że zostaną poruszone właśnie wszystkie te istotne zagadnienia w gronie branżowym, w gronie ekspertów, praktyków branży, w gronie przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli instytucji samorządowych, rządowych i oczywiście klientów. Więc jakby to grono rozmówców i prelegentów również wyczerpuje, czy też pozwala na spojrzenie na te zagadnienia ze wszelkich perspektyw. A teraz jeszcze jakby tematyka, merytoryka i te zagadnienia, no to na pewno co nas czeka, na pewno przyszłość, zarówno w kontekście właśnie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, wyzwań związanych z postrzeganiem spotkań i narzędzi w kontekście odbudowy biznesu w ogóle, odbudowy relacji w ogóle, więc to na pewno będzie niezwykle istotne. Również w kontekście rozwoju nowych kompetencji. I znowu cofając się do Pani pierwszego pytania, pandemia spowodowała, że ta branża nabrała różnego rodzaju, czy ukształtowała się w nowych usługach i nowych kompetencjach i cały czas się rozwija, więc temu też będzie poświęcone to wydarzenie. I co bardzo istotne, będą również rozmowy poświęcone promocji Polski, promocji branży, promocji mega wydarzeń i też używania mega wydarzeń do tego, aby budować wizerunek zarówno naszego biznesu, jak i właśnie Polski jako destynacji biznesowej międzynarodowej w kontekście przemysłu spotkań i wydarzeń, czyli pozyskiwania kongresów, konferencji, wydarzeń sportowych do Polski, ale także w każdym innym aspekcie, bo wydarzenia są wizytówką, są swego rodzaju, potrafią w taki bardzo skoncentrowany sposób pokazać, jakie są możliwości danej destynacji, danego miasta, kraju, regionu w szerszym aspekcie, bo spotkania to oczywiście ludzie, to infrastruktura, to wiedza, know-how, to cała oprawa kreatywna, więc to są doskonałe wizytówki. I na pewno, na pewno będziemy rozmawiać o tych właśnie i o trendach, i o wyzwaniach, i o tych wszystkich aspektach, które wpływają na jutro branży, ale w kontekście wniosków, które mogliśmy wyciągnąć do tej pory. Ponieważ to jest dziesięciolecie, więc będzie oczywiście też moment na to, aby te 10 edycji przypieczętować wspólną celebracją, więc myślę, że będzie dużo, dużo merytoryki, będzie dużo możliwości nawiązania relacji biznesowych. Myślę też, że wiele osób, które dołączy do spotkania, mogło się ze sobą nie widzieć kilkanaście miesięcy, więc będzie czas po prostu na dobrą rozmowę, skuteczną, jakościową, zarówno w tym aspekcie takim zawodowym, jak i czysto ludzkim, bo to jest branża, która z racji swojej specyfiki naprawdę ukształtowała również wiele, wiele przyjaźni. Jeżeli chodzi właśnie o tą wizytówkę, o której Pani wspomniała, jak wygląda ta cała branża spotkań w Polsce na arenie międzynarodowej? Myślę, a propos wizytówki i wizytówka i środowisko międzynarodowe, to wspomniałabym o
ważnym przedsięwzięciu, ważnym wydarzeniu, które ma odbyć się w Krakowie, to jest Międzynarodowy Kongres IKKA. IKKA to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Konferencji, Kongresów, Konwentów, dużych przedsięwzięć kongresowych, liczące się w środowisku niezwykle stowarzyszenie i po raz pierwszy w Polsce właśnie ma odbyć się Międzynarodowy Kongres tej organizacji. Czyli wszyscy, którzy decydują o tym, gdzie się będą odbywały te często bardzo liczebne, duże i skomplikowane wydarzenia, przyjadą do Polski, przyjadą do Krakowa, czyli mamy tę szansę, aby pokazać swoje możliwości, pokazać swój potencjał, jakby w praktyce go zaprezentować. I myślę, że to będzie bardzo dobra prezentacja, bo mimo tych wszystkich trudności i tych wyzwań, o których mówimy, mam wrażenie, że Polska jako destynacja eventowa, kongresowa, incentive travel, mimo że oczywiście dzisiaj jest tych wydarzeń zagranicznych trochę mniej, czyli tych, które przyciągają organizatorów i uczestników spoza Polski, jest ich trochę mniej z powodu pandemii, ale także z powodu wojny w Ukrainie, to mimo to jakby wizerunek, obraz Polski w tym kontekście międzynarodowym na rynku spotkań i wydarzeń jest bardzo dobry, ale i tak cały czas sektor ten wymaga promocji. I tutaj głównie, chociaż oczywiście cała branża pracuje na to, aby ta promocja była budowana, ale oczywiście głównie zadanie to realizują Convention Bureaus, zarówno polskie, jak i lokalne, działające w miastach czy regionach. Więc tutaj naprawdę dużo można uzyskać i dużo pracy przed nami, aby to, co przez lata zostało osiągnięte, jeszcze bardziej wzmocnić teraz. Mm-hmm. Wartościowe spotkania przed nami. Pani Magdalena Kondas była moim i Państwa gościem. Serdecznie zapraszamy na te wydarzenia. Zapraszamy.